Bardzo proszę, przechodzimy do punktu 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu rozwoju pieczy zastępczej powiatu giżyckiego na lata 2012-2014. To był numer 3. Bardzo proszę, czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania, uwagi? Proszę o opinię Komisji Finansów. Komisja zapoznała się. Komisja Edukacji. Komisja Spraw Społecznych. Przyjęła projekt. Proszę bardzo, kto z Państwa jest za przyjęciem projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub części, łącznie z odsetkami, odroczeniami terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej. To był druk numer 4. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania, uwagi? Komisja Finansów? Opiniowała pozytywnie. Komisja Edukacji. Komisja Spraw Społecznych. Przyjęła projekt. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest powiat giżycki oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów. Jest to druk numer 5. Czy ktoś z Państwa ma jakieś uwagi, pytania? Komisja Finansów, Komisja Edukacji, Komisja Spraw Społecznych. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Punkt 11. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest powiat giżycki. Tu to druk numer 6. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania, uwagi? To Komisja Finansów. Komisja Edukacji, Komisja Spraw Społecznych. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Punkt 12. Przyjęcie uchwały. Przepraszam, punkt 12 wycofany. Punkt 13. Czyli obecnie 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwały w sprawie przeznaczenia środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, druk numer 8. Kto z Państwa ma jakieś uwagi? Komisja Finansów. Zaopiniowała pozytywnie. Komisja Edukacji. Komisja Spraw Społecznych. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jednogłośnie została uchwała podjęta. Przechodzimy do punktu 14. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu na rok 2012, druk nr 9. Kto z Państwa ma jakieś uwagi? Proszę bardzo, Pani Radna Walasek. Ja mam tylko uwagę, że chciałam podziękować poszczególnie Panu Radnemu Tomaszowi Krzymowskiemu, którego upór w dążeniu do tego, żeby pomóc tej instytucji w Zelkach, co zaowocowało dzisiejszym projektem uchwały, był no, bardzo taki znaczący i myślę, że się dobrze stało, Panie Radny. Dziękuję bardzo. Gratuluję wszystkim radnym. Jak widzimy,
Czasem się przydaje. Szczęśliwe dziecko się czasami rodzi. Tak. Można powiedzieć, że i autobus dodatkowy do rynku był przez ten rok. No. I bym? Także są pozytywne. Są pozytywne. Tak. Cieszę się ogromnie. Kto z Państwa jest za przyjęciem? A jeszcze jest opinie komisji, przepraszam. Pozytywna edukacji. Zapoznała się. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu uchwały? Jednogłośnie, ale kto jest przeciw, kto się wstrzymał, dla formalności. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Punkt 15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2011, to jest druk numer 10. I to no mieliśmy ten druk wcześniej. Sprawozdanie zostało przekazane w kwietniu i w maju. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w dyskusji na ten temat? Pan starosta, bardzo proszę. Proszę Państwa, sprawozdanie finansowe za rok 2001 jest za 2011 jest jak za każdy rok. Jest bardzo takie suche, pełne liczb, tabelek, tak jak wykonanie budżetu. Jak Państwo wiecie, przy każdych zmianach budżetu, które są dokonywane w trakcie roku, a praktycznie robimy to na każdej sesji, zarząd też robi praktycznie na każdym posiedzeniu. Potwierdza to opinia regionalnej i rachunkowej, że pod względem formalnym jest wykonywany budżet prawidłowo. Natomiast oczywiście za tym sprawozdaniem stoi szereg działań, które przez ten rok towarzyszą naszemu samorządowi. Nie chcę może przedstawiać wszystkich poza taką bieżącą pracą wszystkich jednostek, bo powiat szczególnie to jest nie tylko praca starostwa, czyli administracji, która na co dzień wydaje przede wszystkim decyzje administracyjne. Moim zdaniem robi to coraz sprawniej, coraz lepiej. Natomiast stoi również szereg jednostek, które realizują zadania w różnych dziedzinach. Nie tylko tak jak no, właśnie też co sesję, co zarząd rozmawiamy dzisiaj już o szpitalu, ale dużo się dzieje w zakresie opieki społecznej, w zakresie oświaty. Burzliwy temat ostatnio, jeżeli chodzi o oświatę. Mieliśmy bardzo dużo, chociażby ostatnio spraw związanych z arkuszami organizacyjnymi, z tym, co się będzie działo w najbliższym czasie. I chociażby w ostatnim roku poświęciliśmy bardzo dużo działań związanych z tym, żeby również pracę w oświacie polepszyć. Robimy również szereg inwestycji, wykorzystując oczywiście przy tym wszystkim pieniądze europejskie. Myślę, że taką ilustracją działania samorządu powiatowego i taką miarą jest wykorzystywanie różnych programów operacyjnych, które oferuje nam rząd bądź region, bo wykorzystujemy programy centralne i wykorzystujemy również program regionalny. Chciałem tylko Państwu dopowiedzieć do tego sprawozdania takie podsumowanie, iż 13 projektów w ubiegłym roku otrzymało dofinansowanie. I tak w programie operacyjnym Kapitał Ludzki, który przede wszystkim jest skierowany na podnoszenie kwalifikacji w różnych dziedzinach, na pomoc ludziom dotkniętych marginalizacją. Mam na myśli tutaj przede wszystkim Kapitał Ludzki, program Kapitał Ludzki, który wykorzystuje Urząd Pracy. Tutaj zatwierdzono nam 4 projekty. W ramach programu operacyjnego regionalnego Warmia i Mazury jesteśmy w trakcie wykonywania projektu
dotyczącego modernizacji ulicy Warszawskiej, Placu Grunwaldzkiego, który oczywiście przede wszystkim jest finansowany również przy udziale miasta Giżycka. Jeden projekt również nasz został zaakceptowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. To nam się udało taki promocyjny projekt uzgodnić. W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko jeden wniosek, o lądowisko. Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej też jeden wniosek. Program Grundvig, uczenie się przez całe życie. Próbowaliśmy, nie udało nam się. Nie zawsze się wszystkie nasze wnioski są akceptowane. W ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych próbowaliśmy co prawda złożyć wniosek na ulicę Gdańską w Giżycku. On został wtedy odrzucony, ale w tym roku został zaakceptowany. Dlatego, że zostały pieniądze, więc będziemy mogli tę ulicę wykonać. No i jeszcze szereg innych programów, które ogłaszane były przez Ministerstwo Pracy, Polityki Społecznej, czy też inne instytucje, które podobne konkursy ogłaszały. Łączny koszt zaakceptowanych projektów złożonych w 2011 roku wynosił 9 063 746 zł, a kwota dofinansowania tych projektów wynosi 5 741 462 zł. To są, proszę Państwa, dzisiaj właściwie działania każdego samorządu i to jest pewna miara aktywności samorządów, które starają się samorządy dzisiaj wykazywać. Oczywiście powiaty mają może mniejsze możliwości, mówię o powiatach ziemskich, nie mówię o powiatach grodzkich, gdzie funkcje gminy i powiatu są łączone, jest zupełnie tam inne spojrzenie, ale jest to pewna miara aktywności. Ja Państwu tylko mogę powiedzieć, że jeżeli chodzi o aktywność naszych mieszkańców powiatu giżyckiego, wszystkich samorządów i mieszkańców właśnie, jeżeli chodzi o program operacyjny, regionalny program operacyjny Warmia i Mazury, to zgodnie z danymi, które pochodzą z Urzędu Marszałkowskiego, jesteśmy na piątym miejscu, jeżeli chodzi o województwie, licząc powiatami. Ile mamy powiatów? Ja mamy 22. Jesteśmy na piątym miejscu, a jeżeli chodzi o przeliczeniu na jednego mieszkańca, jesteśmy na czwartym. Myślę, że... Szkoda, że nie ma pudle. Ale już mało brakuje. O, nie ja jest... Myślę, że to satysfakcja. Myślę, że to nie jest wstyd, jeżeli wyprzedzają nas powiaty liczące ponad 100 tysięcy mieszkańców. Naprawdę nie jest żaden wstyd. No bo jeszcze urząd, ale tak tutaj panu, jeżeli może. Bo przed nami są Olsztyn Mazur, tak? Gdyby jest na piątym miejscu. Na piątym, tak. No właśnie. Elbląg jest za nami. To są trochę inne pieniądze. Także to mniej więcej tak wygląda. Nie mam danych, proszę Państwa, jeżeli chodzi o program transgraniczny Litwa-Polska, ale wraz, jeżeli chodzi o nasze województwo, to wraz, myślę, z miastem i powiatem Piski jesteśmy w czołówce. Nie wiem, czy nie jesteśmy pierwsi. Nie chcę mówić, ale tutaj to jest na pewno trudno. Jesteśmy tutaj liderem. Zresztą wspominałem Państwu o pobycie tutaj tego komitetu monitorującego. Nie przypadkiem to posiedzenie było w Giżycku, dlatego że uważa się, że jest u nas największy wskaźnik realizacji tego programu. No ile można do rynku jeździć? I wydaje mi się, że wykorzystując te programy, przy naszym małym budżecie, przy wsparciu gmin, zaznaczam, przy wsparciu gmin, bo wiele rzeczy, które robimy, bez pomocy gmin właściwie byśmy nie zrealizowali, ale no cóż, to też trzeba w jakiś sposób, nie tylko każdej, wszystkich gmin, panie Sosie, wszystkich gmin, które są. Co prawda z rynem prawdopodobnie w tym roku pewne możliwości jeszcze otworzą. I
to jest jakiś taki obraz, czasami po roku, jak się spojrzy na to, jak wyglądamy na tle województwa, to dopiero widać, że z tą aktywnością, nie mówię tylko naszego samorządu, ale właśnie tak jak wspominałem i zaznaczam, naszych mieszkańców, ona jest tutaj bardzo istotna, nie jest tak źle. Świadczy chociażby o tym, o tej aktywności chociażby świadczy wskaźnik bezrobocia, który w Giżycku jest no, nadzwyczaj niski w porównaniu i na tle całego województwa i na tle sąsiadów, którzy nas otaczają. Pani dyrektor, ile jest w tej chwili wskaźnik bezrobocia? 16,7%. Właśnie. Niestety u naszych sąsiadów bywają bliskie wskaźniki, blisko 30%, więc uważam, że nie jest to też zły wynik i świadczy przede wszystkim o naszych przedsiębiorcach, a myślę, że i pewnej sprawności w wykorzystaniu Funduszu Pracy i obsługi tego Funduszu Pracy i wszelkich możliwości aktywizacji bezrobotnych, których udziela Urząd Pracy. Także chciałem Państwu tylko przedstawić to jako pewną ilustrację tego suchego sprawozdania finansowego, bo tak jak powiedziałem, no za tabelkami, które mówią o budżecie, stoją również pewne działania, za które wszystkim jednostkom dziękuję. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Nikt cię nie zachłysnął sukcesami. Przełomiła nas ta laudacja. Nikt nie chce pogratulować pani starości. Ja nie spodziewam się tego. Ja mam satysfakcję. Pozwoli panie starosto, że ja wam podziękuję, pogratuluję. Dziękuję. I tak trzymaj. Ja myślałam, że to w następnym punkcie pani przyjmiemy. Ale chwileczkę, na razie jesteśmy przy tym. Punkt następny za chwileczkę. Czy, ponieważ nikt nie chce zabierać głosu, nikt nie chce dyskutować, w związku z tym przechodzimy do głosowania. Jeszcze opinie komisji chyba, tak? A to już nie głosowali. Dobrze. Wobec tego bardzo proszę, kto z Państwa jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Przy trzech wstrzymujących się uchwała została przyjęta. Sprawozdanie finansowe zostało przyjęte. Przechodzimy do punktu 16. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2011, czyli ciąg dalszy następuje. Starosta powiedział, co było istotnego. Ja tu mam obowiązek Państwu przedstawić uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Giżyckiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2011. Więc tu w załączeniu przesyłają nam tę uchwałę i skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w osobach przewodniczących Halina Stanny, członkowie Anna Michalak, Krzysztof Mościgrodzki pozytywnie opiniuje przedłożone przez Zarząd Powiatu Giżyckiego sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Giżyckiego za rok 2011. Może nie będę czytała wszystkiego, ale tutaj analizując przedmiotowe sprawozdanie, skład orzekający stwierdza, zrealizowane dochody budżetowe stanowią 96% i 36,38% uchwalonego planu dochodów po zmianach. Z tego dochody bieżące stanowią 102,75% planu po zmianach. Wydatki budżetowe wykonano w 90,09% planu wydatków po zmianach. Z tego wydatki bieżące wykonano w 93,1% planu wydatków ogółem po zmianach. Budżet
roku 2011 zamknął się nadwyżką w wysokości 147 964 zł 68 groszy. Skład orzekający stwierdza, że na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie są wyższe niż wykonane dochody bieżące zwiększone od nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki oraz wydatki bieżące ze zdzielaniem środków, o których mowa i tu są wymienione dokumenty, na podstawie których jest to orzekane, które to środki nie zostały przekazane w danym roku budżetowym. Skład orzekający stwierdza ponadto, że przedłożona informacja o stanie mienia komunalnego spełnia wymogi określone w artykule 267 ustęp 1 punkt 3 ustawy o finansach. Biorąc pod uwagę całość materiału podlegający zaopiniowaniu, skład orzekający postanowił jak sentencję. Jesteście Państwo w posiadaniu druku numer 11, przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium. 12 czy druk 12? Ale to chodzi o ale tam, to, dotyczy tego. Że to dotyczy tego, prawda? Więc to... Tak zostało. W każdym bądź razie... Czy... Nie. Wniosek komisji. Tak, jest to wniosek komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium. Czy komisje chcą się wypowiadać? Chyba nie opiniowała żadna. W związku z tym bardzo proszę. Kto z Państwa jest za przyjęciem wniosku komisji rewizyjnej w sprawie... Przepraszam, bo tu procedura może być bardzo ważna. Jeszcze w tym scenie trzeba przedstawić opinię, uchwałę Regionalnej Izby. Na razie przy... Na razie przy D jesteśmy. Jesteśmy przy D. Nie głosujemy, tylko trzeba zapoznać. Tylko absolutorium głosujemy. Tak jest, druk numer 11 przegłosowujemy. Czyli tutaj mamy, że ten wniosek komisji jest, udziela się absolutorium zarządowi powiatu z tytułu wykonania budżetu powiatu za rok 2011. I jest jeszcze opinia RIO. Tak, w zamówieniu przesyłam salę i też wniosku komisji rewizyjnej. Orzekając, uchwała składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 18 czerwca w sprawie zaopiniowania wniosku komisji rewizyjnej Rady Powiatu w Giżycku w sprawie udzielenia zarządowi powiatu absolutorium za rok 2011. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w osobach przewodniczących Halina Stanny, członkowie Anna Michalak, Krzysztof Mościgrodzki pozytywnie, działając na podstawie i tak dalej, postanawia pozytywnie zaopiniować wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Giżycku w sprawie udzielenia zarządowi powiatu absolutorium za rok 2011. Czy chcecie Państwo, żeby czytać całą tą uchwałę? W związku z tym bardzo proszę, czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w dyskusji? Bardzo proszę Pani Radna. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Pan Starosta przyjął tutaj taką opcję rozszerzającą, jeżeli chodzi o absolutorium. Ponieważ do prawidłowości polityki finansowej wykonania budżetu nikt nie ma żadnych zastrzeżeń, ale zawsze dobrze jest przy okazji takiej się pochwalić, nadstawić pierś do orderów, a nawet zasłużyć na aplauz Pani Przewodniczącej, czego byliśmy miłymi świadkami. Otóż, no, skoro opcja rozszerzająca, to ja pociągnę ten temat troszeczkę. Bo nie można oczywiście działalności samorządu oddzielić od pewnej oceny też politycznej, socjalnej, od opinii ogólnego wrażenia o sprawowaniu władzy
Nie wiem, czym to się władza nazywa, to się służba powinna nazywać, tak jak zdrowie. Ja tak się nazywam. I myślałam, troszkę miałam taką cichą nadzieję, że pan starosta nie będzie przy tej okazji laudacji swojej wygłaszał, tylko się raczej powie o tym, co się nie udało może w ciągu ostatniego roku zrobić. No ale to były za daleko idące moje oczekiwania. Co do obserwatorium, od razu powiem, że ja się wstrzymam od głosu, albowiem z różnych powodów, tych, o których wyżej wspomniałam, politycznych, co jeszcze chwilkę powiem, a może, ale też i dlatego, że nie uczestnicząc przez kilka miesięcy w pracach samorządu, nie mam w pełni wyrobionego zdania i byłabym może zbyt pochopna, dokonując tutaj wariantywnego takiego głosowania na tak albo na nie. Ale jest inna sprawa. Otóż, proszę Państwa, ten zarząd w takim lub podobnym składzie nasz, no aż tak powiedzieć, jak długo pracuje. I tutaj zachodzi już wyraźnie, widać gołym okiem zjawisko braku płodozmianu. No, gdyby pan Stanisław chciał sadzić kartofle przez 16 lat na tym samym zagonku, to myślę, że w 16 roku bardzo już by nędzny plon uzyskał. Każda ziemia się wyjaławia, każdy skład się wyjaławia. W naszym zarządzie po niewielkich, doprawdy kosmetycznych zmianach przy ostatnich wyborach też i ten element pewnego zmęczenia, przeciążenia i takiej pasywności wyraźnie jest widoczny. To jest brak tego podozmianu, brak nowych, świetnych pomysłów. Jest to pewnego rodzaju uwiąt, nad którym ubolewam, bo właściwości intelektualne pana starosty Rzeszowskiego predystymują go do bardzo znamiennie lepszej działalności. Może jest trochę ograniczany przez swoich współpracowników. W związku z tym, żeby nie zanudzać państwa, bo tak mój głos niewiele zmieni, ale chciałabym, żeby pewną refleksję pan starosta Rzeszowski, do którego kieruję te słowa, żeby to przyjął, bo do refleksji jest to człowiek zdolny, do autorefleksji, co nie wszystkim jest dane, a panu staroście akurat tak. Chciałbym zacytować pewien fragment z przemówienia Cromwella do członków parlamentu brytyjskiego, bardzo już dawno temu, ale nie traci on nic na aktualności. Historia jest wielką nauczycielką i czasami warto do takich zdań sięgnąć. I tak pan, i to już co mówi Cromwell do członków parlamentu. Choćbyście robili jeszcze coś dobrego, siedzicie tutaj zbyt długo. Powiadam więc, odejdźcie, już chcemy was się pozbyć. Na litość boską, wynoście się. Dziękuję. Cytatu się nie komentuje, oczywiście. Czy mogę coś powiedzieć? Kto z państwa chciałby zabrać głos? Przy parlamentu brytyjskiego, nie z Rady Powiatu Brzeskiego. Ja chcę tutaj powiedzieć przede wszystkim, no to jak pani przewodnicząca już powiedziała i podziękowała w imieniu nas tu radnych, panu staroście za działanie. Ja również przyłączam się do tego podziękowania i dla mnie to jest zaszczyt mieszkać i żyć razem z rodziną w takim powiecie. I cieszyć się tylko zdrowiem i dalej żyć. Natomiast pani doktor Sarul, jest bardzo się cieszę, że pani ma wiadomości rolnicze, z tym, że ziemniaki można sadzić 3-4 lata na tym samym miejscu. Ziemniak pobiera bardzo dużo potasu, miedzi i to są pierwiastki, które można dozować. Natomiast trzeba walczyć usilnie z chorobami, które atakują ziemniaki. Między innymi ze stonką też, a to już jest chemia. Także ja bardzo się cieszę, że tego, z tym, że pani doktor
Dobra, nie będę. Dziękuję serdecznie. Ja cieszę się ogromnie, że stać nas na taki poziom. Tak, ja gratuluję wszystkim radnym. Dziękuję pani Sadun, bo wydaje mi się, że tego typu uwagi też są potrzebne. Może niekoniecznie na ten czas, może, ale... Ale z takiej literatury korzystać. Ale z takiej literatury, tak, to tylko pozazdrościć wiedzy i umiejętności wykorzystania, także... No cóż, ale jest to tak czy inaczej aplauz dla pana starosty, także... Tak jest. Który jest w tej wodzy. Dla całego zespołu. Nie tak, się tego ostatku. A myślę, że pan starosta jako wódz sam ocenia udział poszczególnych członków załogi i odpowiednio ich dopinguje, ich wiedzę, umiejętności wykorzystuje. Także zostawmy panu staroście opinię na to, z kim chce pracować. Bardzo proszę. Nie wiem, czy ja dobrze pamiętam historię i dzięki za ten cytat, tylko pamiętam, zdaje się, że Cromwell zaczynał od bardzo słusznych idei. Od momentu, kiedy został lordem, protektorem, no, zaczęło być kiepsko i kiepsko skończył. Dzisiaj nie śmiem Państwu i nikomu proponować, stawiać takich propozycji, jak Cromwell stawiał. Myślę, że kto inny jest tutaj Cromwellem, to nie do mnie to należy. Myślę, że zawsze musimy się poddawać właśnie woli wyborców. Ja, proszę Państwa, rzeczywiście traktuję swoją pracę jako pewną służbę. Nazwa władza, jak ktoś rzeczywiście kiedyś jej używa, mnie śmieszy po prostu, bo to nie wiem, na czym polega ta nasza władza. Raczej polega rzeczywiście na jakimś właściwym gospodarowaniu majątkiem i pieniędzmi, które dane nam są do dyspozycji. To jest właściwie służba. I ocenie wyborców naszych podlega to, czy robimy to właściwie, czy nie. I myślę, że tak czy inaczej w przyszłości też i wyborcy będą o tym decydowali. Wszelkie uwagi, tu pani Halina Sarul ma rację, staram się również słuchać. No mam nadzieję, że wszystko. Uszu nie trzeba przetykać. Nie trzeba przetykać. Dziękuję. Dziękuję bardzo. A ja nie chcę zabrać głosu. Dziękuję bardzo. To też sztuka. I nie, proszę Państwa, ja przy tej okazji, ponieważ to jest w zasadzie pierwszy rok takiej naszego absolutorium z naszej pracy, ja też chcę przy okazji Państwu serdecznie podziękować za pracę, za ten poziom, że stać nas na dyskusję, stać nas na złośliwości, ale również umiejętność wybaczania i przemyślenia tego, co się słyszy, to chyba możemy o sobie powiedzieć, że potrafisz. Ale wracamy do rzeczy. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos w dyskusji? W związku z tym przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za udzieleniem absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2011? Proszę o podniesienie ręki. Pomaga mi pani. 13 za. 13 za. Przewodniczącą liczyć też chyba. 13. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Przy 4 wstrzymujących się uchwała została przyjęta. Absolutorium zostały udzielone. Gratuluję panu starostą raz jeszcze. Gratuluję pani Lidzie starostą. Gratuluję. Zarządu. Nie przygotowałem. Mam nadzieję, że wy przeszedzie z siebie jeszcze te siły, na które liczy radna Halina Saru. Na pewno jeszcze jest w was ogromny potencjał i potraficie Państwo jako zarząd to udowodnić. I potencjał. Pani radna, ja tego nie słyszałam. Przepraszam, tak mi się wyrwało. Przechodzimy do spraw różnych, no chyba, że w sprawach różnych coś...
Proszę bardzo, kto w sprawach mówi? Jakiś komunikat? No nie wiem, proszę bardzo, pan radny Bączek. Pani przewodnicząca, panu. No dziękuję za te absolutorium, dziękuję, to jest raz to podziękuję, ale chciałbym nawiązać do tej burzliwej dyskusji na temat ZOL. To z tego, skoro tak, że wszystko nam zależy na tym i mieszkańcom, tutaj nawiązuję do słów pani Haliny, to proponuję, zwolniło się stanowisko dyrektora do spraw lecznictwa, zostawić tym rągowo tam i przyjść do nas. Powołamy tutaj i... No, a ty dyrektor powołał, tak? I będziecie razem współpracować, będziecie utrudniać tą sytuację. Skoro tak zależy tym pacjentach, a tym wszystkim dobru tego szpitala, to proszę bardzo, no, nic w stanie przeszkodzie uważam. Dobrze, tak możemy zrobić. Jedna sprawa, druga ja sprawa. Ja jestem za. Ja też. Natomiast jeszcze wracając do zarządu i do tego, że stali za tą sieć. Jeśli chodzi o sytuację, to w tym roku mamy już czwarte miejsce, tak, na jednego mieszkańca. Natomiast za rok 11 osiągnęliśmy jako powiat my pierwsze miejsce. Było na zdobycie środków zewnętrznych na jednego mieszkańca. Jeśli dobrze pamiętam, to było to 2600 zł na jednego mieszkańca. I mieliśmy pierwsze miejsce. To coś ten zarząd chyba dopiero narobił, nie? To nie było tak, że siedział, spał i pierdział w stołówki, nie? Jak to tak? Dziękuję. Nie, ja nie, to sprawy różne są. To są różne sprawy. Oni się wygadają, chłopcy. Proszę bardzo, pan starosta. Szanowni Państwo, dziękuję za udzielenie absolutorium, chociaż tak jak powiedziałem, absolutorium taka czysto pod względem formalnym jest to rzeczywiście głosowanie nad wykonaniem budżetu tych uchwał, które żeśmy podejmowali w trakcie roku. Natomiast to co robimy, to ja nie wiem. Ja mogę rzeczywiście chwalić się swoimi niepowodzeniami, ale jeżeli patrzę na rok ubiegły, na rok 2011, to powiem tak, żałuję, że nam nie wypalił program Rosja Polska Litwa. Tam składaliśmy pewien wniosek duży, który też dotyczył oświaty, budowy chociażby boisk szkolnych. On nam nie wypalił, ale czy wypalił, nie wypalił z naszej winy? No nie wypalił dlatego, że program w ogóle prawie nie ruszył. I z tego rzeczywiście jestem w jakiś tam sposób niezadowolony. Dziękuję Państwu za to, że absolutorium zostało udzielone. Dziękuję również za to, że nikogo nie było przeciw. To jest ważne, to jest cenne. Głosowanie przeciw. Mimo że liczy się przeciw, ale to znaczy, że jest jednak częściowo doceniane ta działalność. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Ryzyko jest zabawa, proszę. Nie, tylko moment. Mogę jeszcze Stasiu uchwalić. Bo jest tu taki punkt, sprawy różne, więc można mówić o sprawach różnych. Ja nie tak dawno w rozmowie miałem przyjemność powiedzieć pani doktor Saru, z wielkim szacunkiem, bo panią doktor Saru znam od 1978-1979 roku i prosiłem, wręcz dużo wcześniej już mówiłem, że pani doktor pozostawiła tę morągową w kolejce i przyszła do nas. No, jak starosta Mrągowski, to już słyszy, dopiero będzie. No, ja tam bardzo rzadko jeżdżę przez Mrągowę, to się nie boję. A tym bardziej, że teraz jest obwodnica. No tak. Ale powiedziałem tutaj pani doktor Saur, że będę szedł w pielgrzymce ze Sterłany do Giżycka na kolanach, jak przyjdzie do szpitala Giżycko. Także państwo wysokie zobowiązanie na mnie ciąży i wcale tego się nie wstydzę. Także pani doktor, bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Jeśli pani przewodnicząca pozwoli, to nie zabiorę głosu w tej sprawie. No tak. To znaczy się, że kwestia do rozważenia. Ku rozważeniu.
zostaje. Czy jeszcze ktoś chciałby zabrać głos w sprawach różnych? Ponieważ nikt, ja no powtarzam, cieszę się ogromnie, dziękuję za tę pracę i no życzę dobrych wakacji. Zasłużyliśmy sobie na odpoczynek. Może nie pan starosta, bo ma pomysły, ale myślę, że uda nam się wypocząć i życzę Państwu tego, żebyście spokojnie, zdrowo wrócili do pracy po wakacjach. Dziękuję bardzo za uwagę.